wiesz, większość z tych ludzi, z którymi pracuję, są młodzi. Mhm. Bardzo dużo talent łączy się z wrażliwością. Mhm. Wrażliwość łączy się z często przykrymi historiami, w związku z tym mamy do czynienia z nieoszlifowanymi diamentami. Mhm. I teraz ja widzę ich blask i staram się ich przekonać, żeby oni to też zobaczyli, bo wtedy wyjdzie coś pięknego. Ale tak, ja się bardzo lubię tym dzielić. Nie zatrzymuję nic dla siebie. Ja wierzę, że przepis na tort jest jakiś określony, przez kogoś wymyślony, idealny, którym należy się dzielić, a nie chować go dla siebie. Niech każdy sobie go ugotuje po swojemu. Pamiętam, że na jednej stronicy było napisane, że w mózgu każdego człowieka istnieje obszar, który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło i nadało piękno naszemu życiu. I ten obszar zwany jest pamięcią poetycką. A parę kartek dalej, że miłość zaczyna się od metafory, czyli od momentu, w którym kobieta wpisuje się swym pierwszym słowem do naszej pamięci poetyckiej. Męskość ma wiele twarzy to projekt realizowany wspólnie z Galderma Polska. Projekt, w ramach którego chcemy zwrócić uwagę na zmieniające się role społeczne oraz stereotypy dotyczące męskości i kobiecości. Przez ostatnie lata bardzo dużo uwagi i zaangażowania poświęciliśmy kobiecości i sile kobiet. A co z mężczyznami? Mam takie przekonanie, że świat trochę o nas zapomniał. A jednocześnie cudownie zmieniająca się rola kobiety w naturalny sposób wpływa na wymagania i oczekiwania względem mężczyzn. Skoro kobiety stają się coraz bardziej niezależne finansowo, to znaczy, że rolą mężczyzny nie musi być utrzymanie domu. To w jaki inny sposób może zaspokoić swoją potrzebę bycia ważnym, bycia potrzebnym w domu? Może czas przestać mówić, że mamy kryzys męskości, a że borykamy się z kryzysem partnerstwa. Bo partnerstwo wymaga określenia ról, oczekiwań i zasad. A te właśnie zaczynają się formować. Ta audycja zaczyna drugą serię rozmów. Serię, do której zaprosiłem cudownych ludzi, przyjaciół i ambasadorów kampanii Męskość ma wiele twarzy. Nie da się rozmawiać o męskości bez rozmowy o przyjaźni, lojalności, zaufaniu. Zapraszam na rozmowę z niezwykłym, zawodowo spełnionym i zrealizowanym facetem. Modelem, który pracował dla największych marek i magazynów na świecie. A z drugiej strony nieprawdopodobnie wrażliwym i mądrym, dojrzałym mężczyzną. Gościem dzisiejszej audycji jest Piotr Czajkowski. Hera Honor. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Z drugiej strony mówi się, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. A tyle wiemy o innych, ile zdecydowali się o sobie ujawnić. Waszym gościem jest jeden z najbardziej tajemniczych gości polskiego show biznesu. Z jednej strony wiemy, jak wygląda, a z drugiej strony, jak się szuka informacji, kim jest, to strasznie trudno znaleźć. Najczęstszym komentarzem w większości artykułów o nich jest: bardzo chroni swoją prywatność. Piotr Czajkowski. Dzień dobry. Dlaczego chronisz swoją prywatność? A jestem ciekaw, na co trafiłeś. Wiesz co, sobie czytałem na wszystkich portalach plotkarskich. Piszą o tobie dużo, ale żadnego szczegółu. Moim ulubionym jest zwrot przyjaciel celebrytek. Mhm. Jesteś przyjacielem celebrytek? Kilku. Wyłączmy z tego zdania celebrytek. Czy jesteś przyjacielem? Jestem. Co znaczy być przyjacielem? Powiem ci anegdotę. Wczoraj rozmawiałem z... Mam takiego przyjaciela od lat, prawie 20. W ogóle moje grono znajomych jest... ma długi staż. Mm-hmm. Tych bliskich oczywiście, chociaż dalszych też. Wiele ludzi, jak już wchodzi do mojego życia, mało kto z niego wychodzi. No i wracając do mojego przyjaciela, mieliśmy taką rozmowę. On akurat bierze ślub niedługo i opowiadał swojej dziewczynie, że może nie mamy ze sobą bardzo takiego częstego kontaktu face to face, bo
Oba jesteśmy zapracowani, natomiast codziennie przynajmniej staramy się ze sobą porozmawiać, czyli przynajmniej jedno połączenie nieodebrane u jednego czy u drugiego jest. I w związku z tym jemu bardzo zależy na tym, że czasu jego prywatne sprawy, więc nie ma co ich tutaj wywlekać. I ona powiedziała, że to jest piękne. I on się zgodził z nią, powiedział, że tak, że to, że mamy bardzo wyjątkową relację. I wiesz co, uważam, że mam wyjątkową relację z kilkoma osobami. Dbam o nie. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię ich słuchać. Wzbudzam zaufanie wśród tych, którzy mnie znają, bo wśród obcych zauważyłem, że bardzo często wzbudzam nie tyle niechęć, co dystans. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika. To trzeba by ich zapytać. Mamy pewne podejrzenia, no ale nie wiem. I w związku z tym jestem przyjacielem i mam przyjaciół. Cenisz sobie to? Bardzo. A po co ci przyjaźnie? Dają poczucie bezpieczeństwa. Kontekst tej rozmowy to projekt Męskość ma wiele twarzy, realizowany wspólnie z Galdermą, gdzie staramy się pokazać różne oblicze męskości. Ty już w tym wstępie dotykasz bardzo ważnego aspektu, a mianowicie poczucia bezpieczeństwa. Czym ono dla ciebie jest? Jak 2 lata temu, ale się będę u ciebie ujawniał. 2 lata temu, ponad 2 lata temu, zmarł mój tata. Mhm. Przykro mi. Dziękuję. I to był moment, w którym to się zdarzyło nagle. Mhm. I to był moment, w którym ja się zorientowałem, że dlatego powiedziałem, że relacje i przyjaźń to jest poczucie bezpieczeństwa. Bo w takich skrajnych sytuacjach w życiu mało co jest w stanie ci dać takie poczucie bezpieczeństwa. Nic materialnego to nie będzie. To będzie partner albo partnerka, albo przyjaciele. Mhm. I oni bardzo ułatwili przejście przez ten proces pożegnania. Bardzo. Stąd to, jak nigdy wcześniej uświadomiłem sobie, że to było, że to mi daje poczucie bezpieczeństwa. I w związku z tym ja pewnie też komuś daję poczucie bezpieczeństwa w sposób, o którym wcześniej nie wiedziałem. Ułatwiłeś im to? Tak. Znaczy celowo o tym pytam, bo śmierć osoby bliskiej to jest taki najtrudniejszy moment, bo on wpędza cię w samotność. Bo bardzo często osoby, które są bliskie, z jednej strony chciałyby się z tobą skontaktować, a z drugiej strony kompletnie nie wiedzą jak. Tak, znaczy ten moment, w którym masz do kogoś zadzwonić i właściwie jakie masz zadać pytanie? Co u ciebie słychać? No to nie jest dobre pytanie. Ale to było... To się samo stało. To było takie naturalne sito, które oddzieliło tych naprawdę wartościowych od tych mniej wartościowych. I to jest taki moment, w którym nie oszukasz. Możesz mieć ochotę się z kimś skontaktować, ale wiesz, to jest dobry sprawdzian tej relacji, w której jesteście. To albo popłynie, albo nie popłynie. I też się spotkałem z tym, że parę osób, no w trakcie oczywiście o tym nie wiedziałem, natomiast później się dowiedziałem, że kilka osób miało, nie wiem, czy pretensje to jest dobre słowo, ale nie czuło się komfortowo z tym, że albo wybrałem kogoś innego, albo one po prostu poczuły się odsunięte, że przecież były mi takie bliskie. Wiesz, a to nie jest moment wyboru, to po prostu się dzieje naturalnie. Drugim wymiarem, ojejku, w ogóle nie myślałem, że będziemy tak szybko rozmawiali o śmierci, ale... Drugim wymiarem tej sytuacji jest to, że musisz zmierzyć się z bardzo trudnymi emocjami. Smutkiem, często rozpaczą, poczuciem straty. Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie z tym poradziłem? Okej. Okay. Jeżeli mówisz, że sobie już poradziłeś, ja myślę, że tamta sytuacja jest sytuacją, w której sobie poradziłeś. Pewnie w kilku innych ona może się pojawiać znowu. Znaczy w ogóle, jak łatwo jest ci radzić sobie z trudnymi emocjami? Największy problem mam ze wszystkim, czego nie rozumiem. Mhm. Kiedy mi brakuje wiedzy na jakiś temat. Ze śmiercią włącznie. I teraz strata oczywiście kogoś bliskiego jest stratą. Natomiast też sposób, w jaki to się odbywa, myślę, że ma duże znaczenie potem w radzeniu sobie z tą sytuacją. U mnie to była sytuacja nagła, bardzo, bardzo niespodziewana. To miało się skończyć dobrze. Mhm.
i skończyło się, jak się skończyło. W związku z tym przede wszystkim potrzebowałem wytłumaczyć sobie na swój sposób, że tak, w pewnym sensie to takie, wiesz, bardzo górnolotne, tak miało być. Mhm. Ale musiałem to sobie jakoś tak poukładać, że to faktycznie tak miało być. Znaleźć sens w tym, że znaleźć coś dobrego w złym. Mhm. Bo nic nie jest ani dobre, ani złe. Wszystko jest jak i męskie, i żeńskie, i dobre, i złe. Więc w tej sytuacji też znalazłem coś dobrego, co dało mi takie... Miałem się czego chwycić i za tym poszedłem. Potem oczywiście jest to żałoba. To jest proces bardzo wielowarstwowy. Składający się z różnych emocji, od wyparcia, przez płacz, przez śmiech, przez różne rzeczy. Najważniejsze jest dać sobie przyzwolenie na to, że to się będzie działo, że co się dzieje, to się będzie działo, że tak to wygląda, że tego się nie niknie, że nie ma niczego, tu nie ma drogi na skróty. Mało tego, im bardziej się będzie starało pójść na skróty, tym mocniej to do nas wróci. Trochę z okresem dojrzewania. Nie należy zbyt szybko iść w dorosłość, moim zdaniem. Trzeba sobie pozwolić. Potem przy 40 robi się głupie rzeczy. Tak. Ty wiesz, ile rzeczy wprowadziłeś do tego wątku? Wprowadziłeś przepiękny temat dorastania. Przeszedłeś duży bunt? W ogóle. Koło mnie nie było. To kiedy się pojawił? To się ładnie może tutaj wpleść, wiesz, nie miałem buntu, nie miałem, ja byłem bardzo takim, pamiętam, mam 8 lat starszego brata od siebie i pamiętam, jak on był nastolatkiem, to ja miałem kilka lat i siedzieliśmy u rodziców w domu, jedliśmy razem obiad i on mi zadał pytanie, gdybym mógł wybrać, to ile lat chciałbym mieć. I ja na niego popatrzyłem i powiedziałem, że chciałbym mieć, wiesz co, albo z powrotem 2, albo 22. Że ten okres nastoletni, w którym on był wtedy, wydaje mi się, brudny. I on tego kompletnie nie rozumiał. Powiedział, że głupio gadam, bo to jest najpiękniejszy okres w życiu człowieka, że tutaj się dzieją najwspanialsze rzeczy i że w ogóle to jest wolność, swoboda i nie wiadomo co. Wtedy tego nie rozumiałem. Jak byłem nastolatkiem, robiłem wszystko, co mogłem, żeby być jak najdalej od tego wszystkiego, co przypisuje się nastolatkom i nastoletniości. I byłem trochę starym malutkim. To mi zaczęło mijać bliżej 20 roku życia. Potem jak miałem 20 kilka lat, wyruszyłem w świat, więc to w ogóle wszystko inaczej wyglądało. No to jest inne życie. Tak jakby oderwane od tej takiej standardowej drogi, którą ludzie idą. Wiesz, szkoła średnia, studia być może lub nie. Jeśli nie, to praca, a jak studia, to potem praca. Ja skończyłem studia i wyjechałem za granicę i już byłem tam w różnych miejscach, spędziłem prawie 10 lat. I jak miałem 30-31 lat, zakończyłem jedną z relacji, w których byłem. Pamiętam, że wróciłem wtedy do Europy, bo ona była dalej w świecie. I doszedłem do wniosku, że mimo dość dużej, jakby to powiedzieć, inteligencji emocjonalnej, mam w sobie duże pokłady seksualności, której nie znam. I której nie rozumiem. A której jestem ciekaw. I tutaj ten jest jeden przykład i nie będziemy go rozbijać. Moje doświadczenia były zupełnie inne niż te, które oglądałem w internecie. I stwierdziłem, że w związku z tym jest coś takiego, czego muszę się złapać i za tym pójść, żeby to sprawdzić. I przy 30 jeszcze, to jest jeszcze taki moment, w którym masz za mało doświadczeń i za mało wyobraźni, żeby móc się zastanowić, czy coś ci się podoba, czy ci się nie podoba, bo nie znasz siebie wystarczająco dobrze, jak potem bliżej 40. I zrobiłem parę takich rzeczy, których dzisiaj już bym nie zrobił, ale bo wiem, że nie są dla mnie. Bez absolutnie oceniania tego. No i ja to nazywam swoją prywatną rewolucją. Buntem takim. Rewolucją seksualną. Kim ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Ale jak ty się definiujesz? Bo to jest bardzo ciekawe. Jakby na początek z perspektywy zawodowej.
To jest najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać. Mhm. Mi. Robię w życiu różne rzeczy. Ile mamy czasu? Dużo. Słuchaj, kończąc studia dziennikarstwo i nauki polityczne, wiedziałem, że dziennikarzem nie będę. Z takiego powodu, że na różnych zajęciach praktycznych, ćwiczeniach kamera mnie krępowała, mikrofon mnie krępował, nie byłem w stanie słuchać swojego głosu, byłem nieśmiały, to wszystko mi przeszkadzało. To były dla mnie bardzo ciekawe studia. Sobie dobierałem bardzo dużo różnych przedmiotów takich fakultatywnych i uznałem, że to są studia bardzo rozwojowe. To mi się wielu ciekawych rzeczy. A kim będę, to się okaże. Mhm. Ponieważ całe studia zajmowałem się modelingiem tak na boku. Mhm. Nie bardzo profesjonalnie robiłem to wyłącznie w Polsce. To jakiś katalog, jakaś reklama, jakiś pokaz mody. Dawała mi to wystarczającą ilość pieniędzy, która była mi potrzebna, żeby podróżować, co kocham do tej pory. Jak skończyłem studia i nie bardzo wiedziałem, kim chcę być, to powiedziałem swojej agencji, że chciałbym zrobić sobie rok przerwy, wyślijcie mnie dokądkolwiek. I wylądowałem najpierw w Atenach, no później to się jakoś tam potoczyło, ale w Atenach poznałem takiego chłopaka, który był ode mnie z 10 lat starszy chyba, może więcej. Mm-hmm. Taki zaawansowany 30 miał. I życie modelingowe jest takim, w zasadzie niezależnie do jakiego kraju pojedziesz, ono ma wspólny mianownik. To są, oczywiście to co widać w obrazku potem, to jest piękny świat pełen blichtru, natomiast faktycznie to jest życie, które składa się z czekania. Mhm. Czekanie na casting, potem czekanie na castingu, potem czekaniu po castingu, czy się dostanie pracę, potem czekaniu na jakimś dodatkowym casting, do castingu, ewentualnie praca. Na tej pracy też siedzisz, czekasz. Mhm. Aż ci zrobię, aż ci umaluję, aż ci uczeszę, aż zrobię, że czekasz. I warunki, w których mieszkasz, jeżeli nie jesteś na jakimś, nazwijmy to, stabilnym poziomie finansowym, są słabe. Mhm. I teraz to miejsce, w którym byłem w Atenach, to był hostel. Dzisiaj mam duży sentyment do tego miejsca, natomiast wtedy trudno było mi zaakceptować to miejsce na początku. Finalnie przez ludzi, których poznałem, bardzo to polubiłem, też polubiłem to życie, które w wieku 24-5 lat było ekstra. Mhm. Ale patrząc na tego faceta, który miał te 30, nie wiem, 5, 6, 7, pomyślałem sobie, Boże, w jego wieku to już nie jest takie ekstra. Wiesz, to jest tak, jak rozmawia się na początku, że wszystko ma swój czas. Mm-hmm. I a on, rozumiem, tam mieszkał z wami. A on mieszkał z nami. I czekał na pracę, czekał na to, czekał na tamto, czekał na to. Ja sobie pomyślałem, że nie chciałbym być w jego wieku, w tym miejscu i robić tego, co robię w tym momencie, co teraz mi sprawia frajdę. Ale nie wiedziałem, co to mogłoby być. No i potem z biegiem czasu zastanawiałem się, co mógłbym robić po zakończeniu kariery modelingowej, chociaż nie wiedziałem, kiedy to będzie miało miejsce. Przyszło to dość znienacka w wieku 31 lat właśnie, bo potrzebowałem stabilizacji. Mhm. Potrzebowałem gdzieś zapuścić korzenie, mieć jakiś dom, przestać żyć na walizkach. Jedna walizka 24-5-kilogramowa była całym moim życiem, z którym jeździłem z kąta w kąt. I oczywiście są tego super strony takie, że dokądkolwiek nie pojadę, czuję się jak w domu, ale jednak tego domu nigdzie nie mam. I zastanawiając się, co mogę robić, znowu wiedziałem, że jest jedna rzecz, której na pewno nie mogę robić, to nie mogę być agentem, bo nie chciałbym brać odpowiedzialności za ludzi, z którymi miałem do czynienia przez wiele lat. Znając ich wady i zalety, ale przede wszystkim te wady, które były dla mnie dyskwalifikujące, bo jest taka cecha wspólna wielu modelom i modelkom, to jest brak odpowiedzialności. Mhm. W związku z tym nie chciałbym być odpowiedzialny za kogoś nieodpowiedzialnego, bo ja potem dostaję baty za to. No i skończyło się tak, że wróciłem do Polski, otworzyłem agencję modelingową i równolegle zacząłem się udzielać, powiedzmy, dziennikarsko. Mhm. I teraz ani jedna, ani druga droga nie jest czymś, co mnie definiuje. To są jedne z rzeczy, które robię. I teraz powrót do Polski, który był podyktowany potrzebą stabilizacji, spowodował, że zacząłem mieć czas i środki do realizacji wszystkich pomysłów, które wychodzą mi do głowy. Mhm. Ich jest wiele.
Więc jest agencja modelingowa, jest talent management, który jest niezależny od agencji. Są moje różne dziennikarskie sprawy, takie nazwijmy. Mam 3 startupy. Jeden gamingowy, jeden związany ze sztuczną inteligencją, a drugi taki sportowy, to nazwijmy. Każdy z nich jest na różnym etapie. Nie lubię mówić o rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły do końca, w związku z tym nie rozwiniemy tych tematów, ale one są. I po drodze jest jeszcze bardzo wiele innych, które się wydarzają z dnia na dzień albo zajmują trochę więcej czasu, ale się wydarzają. Więc odpowiadając na twoje pytanie, kim jestem zawodowo, nie wiem, ale jestem przyjacielem, wracając do początku, wzbudzam zaufanie ludzi, znam ich wiele, jeszcze więcej znam mnie i łączę ich ze sobą. I z tego powstają różne rzeczy. Jestem przyjacielem celebrytek. To ja bym chciał pójść w tym kierunku, ale muszę uporządkować jedną rzecz, a mianowicie jednak, że muszę uporządkować twoją historię modelingową. Jak zacząłeś? Poszedłem z kolegą do agencji, z którą modelingowej, z którą on współpracował. I facet, który był tam agentem, zaproponował mi, żebym spróbował. I spróbowałem. A skąd pomysł? Spodobało mu się. Nie, skąd twój pomysł, żeby tam pójść? A, bo byliśmy akurat razem, załatwialiśmy sprawy. Przypadek. Naprawdę? Ty nie masz tej historii, że siedziałeś jako mały chłopak przed gazetami, przeglądałeś zdjęcia lub oglądałeś pokazy mody i myślałeś sobie, fajnie byłoby tam pójść? Nie. To o czym marzyłeś, jak byłeś mały w takim razie zawodowo? Kim chciałeś być? Podróżować. Nie chodziłem na religię w podstawówce i słuchaj, to oczywiście było po środku, no bo jakaś tam trzecia czy czwarta lekcja zawsze. Spędzałem te godziny w bibliotece nad Atlasem i znalazłem, ja też, były kiedyś takie magazyny, tygodniki, Tyle Tydzień, Tyle Świat z programem telewizyjnym. Na końcu była krzyżówka, nie wiem czy pamiętasz. Ta krzyżówka najczęściej była z palmą. I ja miałem cały segregator z wyciętych tych krzyżówek z palmami i bardzo chciałem jeździć w palmy i być pod palmami. Też jak miałem różne puzzle z Kaczaną Donaldem, czy z Myszką Miki, no to zawsze tam były palmy. No i jakby podczas którejś z tych godzin religii, co na niej nie byłem, znalazłem wyspę Rangiroa, która należy do archipelagu Polinezji Francuskiej. I to od tamtej pory jest moim marzeniem. Jeszcze nie spełnionym. Chyba go sobie tak... Ale pojechać czy kupić? Pojechać, nie tam kupić. Po co mi wyspa? Pojechać. Ale nie pojechałem tam jeszcze, bo to jest takie największe marzenie z dzieciństwa, którego nie chcę za wcześnie spełniać. Bo nie mam... No nie, bo ja realizuję swoje marzenie. Więc chciałbym jedno zostawić takie niedoścignione trochę. Powiedziałeś, że nie chcesz brać odpowiedzialności za inne osoby i mieć agencję, a jednak ją masz. Bo się okazało, że jestem w tym dobry. Okej, okay, a w czym? W łączeniu ludzi. Załatwiam. Agencje są od załatwiania? Tak. Czasem jest od odbierania telefonów i wiesz, przekazywania maili. Ale to, co odróżnia moim zdaniem dobrego od agenta, jest załatwianie spraw. Skuteczne. A talenty? Sprawiają mi dużo frajdy. Bo one robią rzeczy, których ja nie potrafię i z przyjemnością, a to się też wiąże z produkcją, no to jest za każdym razem coś innego. W agencji modelingowej jednak jest powtarzalność, to jest zawsze, zawsze zdjęcie, reklama, film, nieruchome, ruchome, wiesz, no jest tam ograniczona ilość rzeczy, które może się przytrafić. U talentów to jest zawsze coś nowego. W jakim sensie? Każdy projekt jest inny. Każdy projekt powinien wyglądać inaczej. One lubią zaskakiwać, klienci lubią zaskakiwać siebie nawzajem. Więc nawet jeżeli biorą tę samą osobę, to każdy z tych projektów jest faktycznie różny.
Masz oko do wyszukiwania osób z potencjałem? Mam. Co widzisz? Nie, co widzisz w tych osobach? No to jest, wiesz, to jest ważne pytanie, no. Ale pytasz o modela, modelkę, czy o talent, czy... Talent. O talent. Wydaje mi się, że mam dobrą intuicję, mam ogromną empatię i mam dobrą intuicję. W związku z tym widzę w ludziach na ogół to, czego oni nie widzą w sobie. I cofnąłbym się do swojej historii sprzed lat. Była kiedyś taka malarka, Ola Haberek. Pozdrawiam. Dawno się nie widzieliśmy. To było lata temu. I ona, jak się poznaliśmy, zaprosiła mnie, żeby zrobić, namalować mój portret. Było kilka prób, po których ona się poddała. Powiedziała, że nie macie tu. Ja widzę twoje... Nie ma. Ja w tobie zobaczyłem coś, czego na tym razie nie ma. I w momencie, kiedy wchodzisz ze studia, znika. Przychodzi twoje ciało, wszystko inne zostaje gdzieś. Nie ma. Nie wiadomo. I wielokrotnie, jakby młody, słyszałem o sobie takie wypowiedzi mówiące o tym, że mam w sobie coś wyjątkowego. I im częściej to słyszałem, tym bardziej to wypierałem. W ogóle nie wiedziałem, o co mi chodzi. To była dla mnie po prostu krępująca informacja. W momencie, w którym spotkałem się ze sobą, nazwijmy to tak bardzo ogólnikowo, na razie przynajmniej, nie dość, że zrozumiałem, co ludzie mieli na myśli, to pozwoliło mi to przełożyć ten mechanizm na innych. I teraz widzę to... Wiesz, większość z tych ludzi, z którymi pracuję, są młodzi. Bardzo dużo talent łączy się z wrażliwością. Wrażliwość łączy się z często przykrymi historiami. W związku z tym mamy do czynienia z nieoszlifowanymi diamentami. I teraz ja widzę ich blask i staram się ich przekonać, żeby oni to też zobaczyli, bo wtedy wyjdzie coś pięknego. To jest ta cisza, o której mówiła Kamila Kaniczek. Nie, to... To jest ten moment, kiedy ja myślę, co powiedziałeś, bo ty powiedziałeś ładną rzecz, że inni mówili, że ty masz sobie coś wyjątkowego i im bardziej to mówili, tym bardziej to gubiłeś. Tak. A znalazłeś to w momencie, kiedy się trochę pogodziłeś ze sobą. Trochę zrozumiałeś, zaakceptowałeś, poszukałeś. W którym momencie zacząłeś szukać? Kilka lat temu. Znalazłem to w tym roku. Okej. Okay. Kusi mnie, żeby spytać, co to jest, ale mnie bardziej interesuje moment, w którym zacząłeś szukać. Choroba. Którą kilka lat temu została zdiagnozowana choroba autoimmunologiczna, którą nie odpowiem ci dlaczego, intuicyjnie nie chciałem pójść drogą konwencjonalną. Więc poszedłem każdą inną, na raz. Spotkałem bardzo dużo różnych dziwnych ludzi. Mniej ciekawych, bardziej ciekawych, mniej lub bardziej profesjonalnych, zajmujących się różnymi rzeczami od bioenergoterapii, numerologii, tarota. Przeróżne. Spróbowałem naprawdę wielu czarodziejów, ja ich nazywam. Każdy z nich modli się do innego Boga, natomiast jest wspólny mianownik. Co dla mnie było ważne, ja lubię słuchać. I jak jeszcze kogoś nie znam, to lubię milczeć. I biorę. Zbieram informacje, zbieram dane, bo ja muszę wiedzieć. Jak nie wiem, to to nie wiem, to nie wiem, co mam z tym zrobić. W związku z tym muszę się dowiedzieć, żeby coś zrozumieć i to potem zaakceptować. I teraz pozbierałem sobie różne dane, które zaowocowały tym, że ta droga przyniosła sukces na końcu. Doprowadziła mnie do niego. Możesz powiedzieć, jaka choroba? Krona. To jest? Leśniewskiego krona. Przewlekłe, wrzodziejące zapalenie jelita. Jak duże są konsekwencje tej choroby? Ogromne. Ze śmiercią łącznie. Dlaczego nie poszedłeś drogą tradycyjną? Poszedłem do pewnego czasu tylko. Przestała działać. Potem... W którymś momencie usłyszałem, że ponieważ leki nie działają, powinienem wejść na jakieś inne, które są takim
tak zwanym mostem do szczególnej terapii, której nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć, na czym ona polega. Więc stwierdziłem, że to jak no, ja potrzebuję wiedzieć. Więc jak nie wiem, to idę naokoło. Zawsze jest jakieś okno, które będzie otwarte. Mam bardzo dużą siłę w sobie. Mam dużo determinacji i naprawdę duże zaufanie do tego, że się da. Nie mam zgody na problem. Bo? Bo zawsze jest wyjście. No, zależy jak zdefiniujesz teraz. Zależy jakim problemie mówimy. Zależy jak będziesz definiował wyjście. Ale jednak w tym złym też znajdziesz coś dobrego. Ty masz, masz kosmiczną samoświadomość. Naprawdę. Znaczy, mówię to absolutnie jakby z perspektywy osoby, która trochę o tym wie, jednakże z wykształcenia jestem psychologiem, a po drugie, który trochę rozmawia z ludźmi. Rzadko kiedy naprawdę mam przyjemność rozmowy z kimś, kto tak głęboko poznał siebie. Miło mi. Po co ci to? Nie na tym polega rozwój? Ale on jest obciążeniem. Im więcej wiesz, tym podejmujesz więcej świadomych decyzji. Co gorsza, mówisz, że musisz wiedzieć. A nie jest tak, że im więcej wiesz, tym jesteś bardziej świadom siebie, tym lepiej wiesz, czego chcesz, tym mniejszy problem masz z podejmowaniem decyzji właściwych? Wiedza to władza. Władza to odpowiedzialność. Dokładnie. Odpowiedzialność jest obciążająca. Rozumiesz konsekwencje. Mhm. Nie możesz. Ale jak masz inteligencję i wiedzę, to będziesz w stanie wytłumaczyć sobie, że te konsekwencje w jakimś sensie są mniejsze niż inne. Ale nie możesz zrzucać na czynniki zewnętrzne. Nie możesz powiedzieć, to nie moja wina, bo im więcej rozumiesz, umiesz łączyć fakty i możesz powiedzieć sobie, kurczę, okej, sytuacja nie była sprzyjająca, ale moja reakcja też nie pomogła. Do czego zmierzasz? Po co ci tak głęboki rozwój? Znaczy w takim sensie, kurczę, bo to idziesz w kierunku, w którym coraz więcej odpowiedzialności możesz przepisywać sobie. Mam siłę. Czym jest ta siła? Mam siłę zdobywać więcej wiedzy i mieć coraz większe poczucie odpowiedzialności, które biorę na klatę. Ale w moim przypadku ta odpowiedzialność jest niczym versus niewiedza, którą mógłbym odrzucić. Wiedzę. Nie, ja potrzebuję jej. Chcę, ale ja ją też przekażę. Okej. Okay. Brzmi jakiś Jezus. Ale tak, ja się bardzo lubię tym dzielić. Nie zatrzymuję nic dla siebie. Ja wierzę, że przepis na tort jest jakiś określony, przez kogoś wymyślony, idealny, którym należy się dzielić, a nie chować go dla siebie. Niech każdy sobie go ugotuje po swojemu. Dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, czyli przepisów kulinarnych. Mówi się, że przepis może być stały, a jednakże tym magicznym składnikiem jest osobowość, struktura, pomysły kucharza, cukiernika lub kogokolwiek innego. To nawet jak przekażesz, każdy zrobi po swojemu. Mhm. No nie zrobię za kogoś. Mhm. Czego nie zrobisz za kogoś? Nie przeżyję ich życia. I tu dochodzimy do takiego bardzo ważnego momentu. Czego żałujesz? W życiu. Uwierzysz, jak ci powiem, że niczego? Uwierzę. Niczego. Co byś zrobił inaczej? No dziś już nic. Mhm. Z wiedzą, którą posiadłem, idzie akceptacja tego, że tak było właściwie. A miałeś takie momenty, w których siedziałeś i mówiłeś, Boże, po co ja to robię? Nie. Nigdy? W modelingu może kilka, bo to był zawód dla mnie niewygodny. Bo to jest taka praca, która, ja dzisiaj mówię, że to jest trochę upośledzający zawód. Ponieważ faktycznie mało rzeczy zależy od ciebie.
większość z tego, co się dzieje, jest w cudzych rękach. Nie masz nad tym prawie żadnej kontroli. Więc to było coś, w co ja wszedłem troszkę wbrew sobie. Ale jednak dzisiaj wiem, że to miało sens. Bo idąc tą drogą, byłem w takich miejscach, poznałem takich ludzi, którzy dziś, brzydko zabrzmi, ale są potrzebni. Uważam, że każda osoba, którą spotykamy, coś daje i ty coś oddajesz. Mhm. Ale żeby to mogło mieć miejsce, trzeba się kiedyś spotkać. I te spotkania miały miejsce. Te lata modelingu były takim okresem zbierania wizytówek, bym nazwał. Mhm. W niewygodnych warunkach. Niewygodnych dla ciebie. Takim stażem. Przed dorosłością. Niewygodnych dla mnie oczywiście, mówię o sobie. Uh-huh. Ty naprawdę traktujesz swój modeling jako staż przed prawdziwą dorosłością? Mhm. Ale osiągnąłeś tam gigantyczny sukces. Duży. Pracowałeś dla największych światowych marek. Tak. Twoja twarz była w miejscach, o których większość ludzi w modelingu marzy. Tak. I dalej mówisz o tym w kategorii, okej, to taka rozbiegówka, która pozwoli mi wejść w prawdziwe życie? Tak. Tak. Uważam, że dużo osób w modelingu, które jest w nim zbyt długo, a jest w nim zbyt długo wyłącznie ze względu na to, że odnosi sukcesy, bo inaczej by z tego wyszli. Mm-hmm. Czyli... Albo byli wykopani. No tak, tak. Ale są, więc idzie dobrze. Będąc w LA, dokąd poleciałem za ówczesnym partnerem, poszedłem na spotkanie do jednej z agencji modelingowych, żeby móc z tym partnerem mieszkać. Mhm. I to spotkanie było umówione przez najlepszego przyjaciela właściciela tej agencji, który był wtedy, nie wiem jaka jest dzisiaj sytuacja, narzeczony mojej przyjaciółki. Mhm. I mówi, siema Piotr, słyszałem o tobie tyle dobrego. No a co tam u tej, a co tam te, pogadaliśmy sobie. I on mówi na koniec, aha, ale pokaż, wiesz, no dobra, to pokaż mi to portfolio. Wziął, popatrzył, poszedł do jednej osoby, która w tym biurze pracowała, poza nim, wrócił, powiedział, nie dziękuję. Bez słowa wytłumaczenia. Sorry, nie. Ja sobie wtedy pomyślałem, o co chodzi? Co się wydarzyło? To było... To się nie mogło nie udać. To się nie udało. I teraz, dzięki temu, że to się nie udało, różne inne rzeczy zaczęły w moim życiu mieć miejsce. Bo gdyby to się udało, to pewnie dzisiaj jeszcze bym był modelem. Tam, czy w Nowym Jorku, czy gdzieś. To był jeden z takich czynników, który był takim plaskaczem, że no, obycie. Czy to jest na pewno coś, czego chcesz? Dla ciebie, bo to, wiesz, każdy ma inne zdanie. No i wracając teraz do początku. Ale czekaj, tego, ja bym chciał, no? Co ciebie ruszyło? Ciebie ruszyło to, że z takim portfolio dostajesz odmowę? Czy to, że nawet jeżeli masz... Jedno i drugie. Okej. Okay. Jedno i drugie. A co z tym drugim? Że mam znajomość. Aha. Tak. I pomimo tego poczułeś... Wyobraź sobie, że masz... Wyobraź sobie, że masz najlepszy warsztat samochodowy. Mhm. Masz świetnych mechaników. Masz świetną reputację. Mhm. I nagle startujesz do przetargu. Mało tego, jeszcze masz jeden z tych mechaników, który cię pracuje. Kiedyś był głównym mechanikiem w Mercedesie. Mhm. I startujesz do przetargu, żeby obsługiwać wszystkie fury Mercedesa. Mhm. I żaden inny warsztat w tym momencie nie jest lepszy od ciebie. Nie jest lepszy od ciebie. I oni wybierają tego, co robił Renault. To coś takiego. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Nie wiem. Dobra, ale ty wtedy zadałeś pytanie, dlaczego ty nie? Nie. Nie kusiło cię? Mm-mm.
Takie mam zdanie, nie. Nie chodzi mi o to, żeby zadać pytanie, dlaczego nie, po to, żeby zmieniać, żeby nakłaniać do zmiany decyzji. Nie, ale tylko to w modelingu się nie pyta, dlaczego nie. To może to jest zawodowe, wiesz, z tej branży, że ktoś ci mówi nie i nie. Po prostu nie ma wytłumaczenia. I to chyba tego uczą, nie wiem, jakoś miałem to w sobie. Okay. Być może to mi powiedzieli agenci w jednym czy w drugim miejscu, ale faktycznie tam się takie, przepraszam, sytuacje zdarzają często. Stoisz w kolejce do wyjścia na pokaz i w momencie, w którym dochodzisz do projektanta, już jesteś pierwszy, masz wyjść, on cię cofają, bo jednak masz brzydkie skarpetki. Czy coś. Nie wiadomo co. Możesz się domyślać. Albo jednak jesteś zaspany, albo jednak ten look nie pasuje do kolekcji. Zmieniają zdanie, bo tam się co chwila zmienia zdanie. W związku z tym to dociekanie dlaczego, z jakiego powodu, nie, to nie ma sensu. Tam nie ma logiki w tym. To bym chciał zrozumieć. Naprawdę są takie sytuacje, tak, że stoisz po prostu absolutnie tuż przed wejściem na wybieg i ktoś ci mówi, jednak dzisiaj nie wchodzisz? Tak. Masz całą stylizację na sobie, wszystkie rzeczy i wydaje ci się, że to jest ten moment i nagle nie? Tak. Zaczynam rozumieć, dlaczego mając wysoką potrzebę kontroli, ten świat wydawał ci się mało komfortowy. I ty nie wiesz, co masz zrobić. Po prostu ktoś ci powiedział... Nic nie możesz zrobić. Po prostu możesz wyjść. Dzisiaj nie. A możesz zostać i zjeść coś, co tam jest na zapleczu. Mhm. Napić się kawę. Wow. Dobra, wróćmy do LA. Tak, to było rejection is redirection. Mhm. Wracając do tych osób, które są w pewnym wieku, przy też pewnym poziomie inteligencji i empatii, wciąż w zawodzie, uważam, być może się mylę, jeśli się mylę, chciałbym, żeby te głosy powstały, potem jak to pójdzie w eter, że to jest jednak zawód, w którym te osoby nie czują się komfortowo. Że one się czują, to jest, potrzebują się dowartościować, więc często zajmują się czymś innym, przez co starają się zdefiniować zawodowo. Bo oni mogą być ludźmi jakimiś, natomiast zawodowo, jeżeli to prawda, o czym mówię, to faktycznie jest coś z boku, przez co te osoby są definiowane. I jeżeli widzisz ich w mediach, to jest coś, przecinek modelka. Czy model. To już nie będzie na pierwszym miejscu. Okej. Okay. Ile ty masz lat? 37. Na razie nie pytam o ciebie. Pytam obiektywnie o ten zawód. W przypadku mężczyzn, bo u kobiet jest trochę inaczej. Jak długo jeszcze mógłbyś go uprawiać? Wiesz, że właśnie do niego wracam. Serio. Ale mam w tym swój plan. Okej. Okay. Po pierwsze, pieniądze. Aha. Które rosną na drzewie. W moim ogródku. Więc uważam, że głupotą byłoby się nie podstawić sobie stołka i ich nie zerwać. Po drugie, te kontakty modelingowe to jest to, co ci mówiłem wcześniej. One były, to był okres zbierania wizytówek. Modeling ma taką piękną cechę, że jest magnesem dla różnych ludzi. Ludziom spoza tej branży wydaje się, że to jest coś wspaniałego. To przyciąga biznesmenów, artystów, celebrytów, wszystkich. Jesteś ekstra. Więc pójdę na ten bankiet. Wracasz z jakim pomysłem na siebie? Na żywioł. Bez pomysłu. Jestem w trakcie organizowania tak zwanych testów, czyli zdjęć do portfolio. Zrobiłem jedne. Czekam jeszcze na dwie osoby mają się określić. Wyślę do Mediolanu, zobaczymy. Jesteś gotowy znowu się spakować w walizkę i rozpocząć to życie? Nie. Absolutnie nie. To będzie z Warszawy. Okej. Czyli
Zdaję sobie sprawę, że to pewnie będzie miało mniej zleceń, ale jednak no, będę latał do pracy i z powrotem. Chociaż wiesz co? Nie wiem. Coś wydaje. Tak jak sobie planuję, to nie, to jednak mam tutaj życie. To by było takim fajnym dodatkiem, ale może wpadnę jakiś pomysł gdzieś, gdzie wyląduję. I jeśli tak, to na pewno za tym pójdę. Okej. I wtedy zobaczę, co będzie tu, co będzie tam. A najlepiej jak to złączyć. Jesteś spełniony? Tak. A w dwóch słowach? Bardzo tak. Poczekaj, jak rozumiesz spełniony? Nie wiem, jak ty je rozumiesz. Jak ty je rozumiesz? Ja rozumiem, że w każdym wymiarze swojego życia masz poczucie, że miejsce, w którym jesteś w tej chwili, jest miejsce, które jest spójne z twoimi oczekiwaniami. To nie znaczy, że osiągnąłeś wszystko, tylko tu i teraz możesz sobie powiedzieć, że jesteś absolutnie we właściwym miejscu. Mamy podobne. W tym tak. momencie, w tym konkretnym czasie. Tak. I to mam od lat. Pamiętam taką rozmowę, jak pierwszy raz przyleciałem do Mediolanu. Spotkałem tam ludzi, których wcześniej nasze drogi się przecięły w Azji, w Grecji, w różnych miejscach. I zawiązała się taka rozmowa, że o Jezu, jak ja bym chciał być tu, a ja bym chciał to, a ja mi się marzy to, a mi się marzy tamto. I ja im wtedy powiedziałem, ja jestem we właściwym miejscu. I dziś też. Gdyby to nie było właściwe miejsce, to mnie tu nie było. Byłbyś w drodze do właściwego miejsca. Ale droga byłaby właściwym miejscem, bo by prowadziła do właściwego miejsca. Dokładnie. Czyli tak. Jestem spełniony. To porozmawiajmy o męskości. Dlaczego wziąłeś udział w kampanii Męskość ma wiele twarzy? Lubię rozmawiać o męskości. Lubię rozmawiać o męskich sprawach. Mam pewnego rodzaju przyjemność w ośmielaniu mężczyzn w mówieniu o ich sprawach. Rozmawianiu z nimi i zachęcaniu do tego, żeby wypowiadali na głos to, o czym myślą, co im dolega, czego by chcieli. Lubię to. Chyba nawet nie dałem skończyć. Izie, wchodzę. Naprawdę? Tak. Okej. Wiesz co, dzisiaj mam takiego urologa. Robiłem z nim wywiad kiedyś. Bardzo fajny facet. I on robi też wazektomię, powiększa penisy. Różne rzeczy. I w ubiegłym tygodniu opublikował na Instagramie, że poszukuje faceta, który chciałby sobie powiększyć penisa jakąś nową metodą. Jakimś preparatem. No i opublikowałem to. I dostał bardzo dużo zgłoszeń. Tam po krótkiej chwili napisał, że dzięki, że... Mam. Wielu was przyszło. Mam. Nie mamy wolnych slotów. I dzisiaj rano napisał do mnie, że jednak mu wypadło parę osób i czy kogoś nie mam. Ja mówię, widzisz, właśnie to jest to, że faceci się wstydzą. Nawet w takim anonimowym... W takiej anonimowej sytuacji. Po prostu się wstydzą, że hej, 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 chcę. Super, super, ekstra. A potem przyjdzie do czego, oni się wycofują rakiem. Ja mu odpisałem, że właśnie dlatego chciałbym, bo mam pomysł, żeby z nim zrobić podcast. Żeby on też bardzo ładnie opowiada o tym wszystkim, żeby odczarować że to nie jest jakaś taka mityczna maczuga, za którą idzie coś, co nas definiuje, tylko narząd, jak ręka, noga, palec, ucho, nos. Sprawia trochę więcej przyjemności. Bardzo polecam książkę osób, które już tu były, czyli Sztuka obsługi penisa. Oni tam na samym początku mówią, że to jest bardzo ciekawe, ale penis jest jedynym narządem, który z reguły ma swoje imię. Wacek, jakkolwiek byśmy o nim mówili, to jest niebywałe. O nosie nie mówimy inaczej. Nos to nos. O uchu nie mówimy inaczej. Ucho to ucho. O sercu nie mówimy inaczej. Serce to serce.
A penis ma tak dużo innych określeń, co tylko powoduje, jak ciężko nam go po prostu nazwać jako narząd. Mhm. Ale męskość to nie tylko narządy. Czym dla ciebie jest męskość? Wrażliwość. Mhm. To jest pierwsze. Czym patrzysz na ręce? No bo odliczasz na nich. Odliczasz na palcach, to gdzie mam patrzeć? Wrażliwość, stanowczość, taka pewność siebie, ale wychodząca z akceptacji siebie, niezarozumiałość, niezuchwałość. Mhm. W męskości jest też dla mnie coś eleganckiego. Takiego, to jest pewnego rodzaju dostojność. Mówię o takich cechach, no łączę to jednak z człowiekiem, który ten narząd ma. Mhm. Bo to wszystko też może mieć kobieta. Mhm. I to nie znaczy, że ona będzie męska. Mhm. Natomiast mężczyzna i jego narząd w połączeniu z tymi cechami czynią go fajnym facetem. Mhm. W moim odczuciu. To co sprawia, że ty jesteś przyjacielem celebrytek? Zapytaj Pudelka. Nie, czekaj. Nie. Mnie naprawdę jakby interesuje ten wymiar dokładnie twojej przyjaźni. Znaczy, w którym momencie okazuje się, że ludzie zaczynają ci ufać? To jest początku, moim zdaniem. Chciałbym, żebyś to kiedyś z kimś skonfrontował. Natomiast uważam, że może to wynikać z tego, że bardzo otwarcie rozmawiam. Wiesz, jak ktoś mi zada pytanie, żeby odpowiedzieć na pytanie, zależy mi na przekazaniu informacji. Mm-hmm. Wychodzę z założenia, że osoba pytająca jest zainteresowana. Mm-hmm. Więc z szacunku do tej osoby nie wypluję z siebie takiego pustego zdania. Mhm. Tylko chciałbym uzupełnić tę wiedzę, którą mój rozmówca jest zainteresowany. Mhm. Zdarza się tak, że czasem pytania są tak rzucone o i nic za tym nie idzie, tak po amerykańsku. Mhm. Ja wtedy nabieram powietrze i widzę, że ta osoba znika. Mhm. I to tak... I zmieniam ten auto. Natomiast jak trafiam na kogoś, kto jest faktycznie zainteresowany, to wydaje mi się, że ta pierwsza konfrontacja, pytanie-odpowiedź i odwrotnie, pytanie-odpowiedź, świadczy o pewnym zaangażowaniu obu stron. Mhm. No i co tam za tym idzie, to już z każdym idzie inaczej. Ale podobny mechanizm, myślę, ma miejsce. Masz naturę powiernika? Tak. Jestem szczelny. Mhm. Tak. Jak sobie myślę, ja nie znam twojego świata osobiście, żeby była jasność. Którego? Modelingowego. Mhm. Ale myślę sobie, że to nie jest świat, w którym o sukcesie decydują bardzo często takie cechy jak lojalność, dbałość o innych, pilnowanie tego, żebyśmy grali fair. Mm. Myślę sobie, że to jest... Mogę ci przerwać? No. Uważam, że sukces zawodowy w ogóle nie determinuje niczego i nie definiuje nas jako ludzi. Że to, co nas definiuje jako ludzi, to są te cechy, które wymieniasz. One świadczą o jakości naszego życia. Mm. Jednak człowiek to emocje i relacje. Mm. I co z tego, że ty jesteś najlepszy w czymś i masz dużo czegoś, jak nie masz podstawy, która jest niezbędna do funkcjonowania. Ja jednak staram się zrozumieć, jak bardzo było ci niewygodnie. W świecie, kurde, który jest oparty o to, żeby obrobić komuś tyłek, podpieprzyć go i wbić mu nóż w plecy, a ty masz wartości rycerskie. Poznałem parę księżniczek. I jednego rycerza. Ile odchorowałeś?
Nie mówię tylko dokładnie o chorobach, mam na myśli dokładnie, ile razy siedziałeś i myślałeś sobie, kurde, muszę to przerobić w sobie, bo to, co się wydarzyło, jest ciężkie. Dużo. Wiesz, tu jeszcze dochodzą takie rzeczy, nie wspomnieliśmy o tym wcześniej. Powiedziałem ci na początku, że byłem nieśmiały. Mhm. Ta nieśmiałość wiązała się z wieloma płaszczyznami życia. Jak kiedyś umiałem rozmawiać z ludźmi. Nie umiałeś? Nie umiałem. Okay. Mnie to krępowało. Nie wstydziłem się ciała, wstydziłem się seksualności. Wielu rzeczy. I z każdą z tych... Ale czekaj, wstydziłeś się swojego ciała? Aha. A ja nie zawsze oglądam takie teraz. Okej. Okay. Myślę sobie, że nawet jak wyglądałeś trochę gorzej. No, dzieckiem byłem dużym, grubym. Okej. Okay. Grubym. Ale ładnym. Później przystojnym. Ładnym. Nieważne, jak wyglądałem, jak mnie ludzie odbierali. To ważne, jak ja się widziałem. Mm-hmm. To zawsze jest stąd, ze środka. Ja to widziałem po swojemu. Mm-hmm. W związku z tym miałem sobie jakiś problem. I ze wszystkim, z czym w tym momencie zdałem sobie sprawę, że mam problem, skakiwałem na głęboką wodę. Z nagością zacząłem chodzić do sauny, z nieśmiałością wszedłem w modeling. I te podróże były takim taką wisienką na torcie tego zderzenia się ze wszystkim, ze wszystkimi swoimi demonami, z którymi miałem jakiś temat. Więc poza tym, że dzisiaj ja to postrzegam jako taki okres zbierania wizytówek i staż przed dorosłością, no to miało jeszcze parę innych funkcji, które wtedy spełniało. Spełniło. Mhm. Wiesz, za granicą to też jest, tam jest inaczej. Tam męskość też jest czymś innym. Pamiętam we Włoszech, gdzie spędziłem najwięcej czasu, mężczyźni normalnie rozmawiają na temat tego, co na siebie zakładają, czy im skarpetki pasują do poszetki, jaki materiał ma koszula, czym się perfumują, jakiego kremu pod oczy używają. I była też taka sytuacja, którą często przytaczam, jak się przebierałem po treningu. Siedziałem na takiej szkolnej ławie niskiej, wiązałem sobie buty, w momencie, w którym podniosłem głowę, miałem panów, którzy ze sobą rozmawiali i komentowali fryzury łonowe, które mieli. A jak ładnie tu, a jak tu nie tu. Po prostu. Więc to było też bardzo otwierające do dzisiaj, jak ja postrzegam męskość, jakie mam relacje z facetami, z kobietami. To jednak te lata spędzone za granicą miały duży wpływ. Ukształtowały to. Myślisz, że jedną z barier tego, że nie rozmawiamy, jest pewnego rodzaju zaściankowość? Kultura, religia. Mhm. No. Tradycja. Ale nie możemy powiedzieć, że jesteśmy bardziej katolickim krajem niż Włochy. Wiesz, no ja przytaczam historię głównie z Mediolanu. Okej. Okay. To jest, jakbyśmy rozmawiali o Warszawie. Mhm. A nawet jeśli to było inne miasto, to wciąż związane z modą. Mhm. Więc trochę do przodu. Okej. Okay. Bańka. Wszędzie. No ale zmiany gdzieś muszą się zacząć. Mhm. Przygotowując materiał promujący kampanię Męskość ma wiele twarzy, wspomniałeś, że fajnie byłoby porozmawiać o męskości w świecie homoseksualnym. Mhm. Dlaczego? To jest terra incognita. Już mężczyźni zaczynają rozmawiać o swojej męskości. Mhm. To jest coś, co weszło do mainstreamu, nazwijmy. Mhm. Natomiast kolejnym etapem, moim zdaniem, będzie środowisko homoseksualne i definiowanie męskości wewnątrz tego środowiska. Mhm. No, to jest w dużej mierze środowisko bardzo autoizolujące się. Mhm. I obciążone stereotypami ogółu na swój temat. I tak jak ci wspomniałem wcześniej, często mężczyźni homoseksualni,
nie mogę się wypowiadać mhm. o kobietach. Mhm. Mężczyźni homoseksualni, pary, mhm. spotykają się z komentarzem, który jest kobietą, który mężczyzną w tym związku. Mhm. Zauważ, nikt nie patrzy na taką parę dwóch facetów. I nawet jeżeli ktoś nie wypowie tego na głos, to pomyśli, kto kogo. Zrobiłem kiedyś taką ankietę na Instagramie. I to kto kogo było najczęstszym pytaniem. I teraz orientacja seksualna jednak jest postrzegana przez pryzmat penetracji. Mhm. Nawet nie seksu oralnego, czegokolwiek. Wyłącznie analu. Mhm. W związku z tym, no bo jak to? No, no to ten jest kobietą, a ten jest mężczyzną, tak? Sprawa jest prosta. Więc teraz, idąc tą nomenklaturą ogółu, mhm. czy ta kobieta jest męska? Czy w związku z tym, że jest kobietą, to jest niemęski już? Jeszcze biorąc pod uwagę to, że z samego faktu, że mówimy o gejach, którzy już na dzień dobry są niemęscy. Bo jak mogą być męscy w tym znaczeniu męskości, mhm. który funkcjonuje, które trzeba zredefiniować. Ale teraz każda redefinicja, moim zdaniem, może mieć pewien margines błędu w definicji mężczyzny w homoseksualnej relacji. Mhm. Celowo to pytam, bo jak mieliśmy ten dialog z Andrzejem Grzewskim ostatnio, że w powszechnym ujęciu mówi się, że mężczyzna homoseksualny jest niemęski, mhm. ale nie możemy powiedzieć, że jest kobiecy, mhm. bo w końcu jest mężczyzną, więc nie możemy tego zrobić. Z drugiej strony, wewnątrz środowiska, ja mam takie wyobrażenie, że ta potrzeba bycia męskim jest bardzo silna, bo skoro chcę być atrakcyjny dla kogoś, kto lubi mężczyzn, to w naturalny sposób muszę być jak najbardziej męski, żeby on nie lubił. No nie umiem sobie tego inaczej wyobrazić. Znaczy, jeżeli ktoś by mi przyszedł, powiedział, jestem szklanką i masz być atrakcyjny dla osób, które lubi szklanką, to chciałbym być najbardziej szklaną szklanką na świecie. Więc jeżeli chciałbym być atrakcyjny w świecie homoseksualnym, no to myślę sobie, kurde, no muszę być absolutnie najbardziej męski, no bo oni lubią mężczyzn. W teorii tak. A w praktyce? Nie rozumiem, jak dla homoseksualnego mężczyzny, mhm. czyli tego, który lubi mężczyzn, mhm. może być atrakcyjny niemęski mężczyzna. Mhm. I używanie feminatywów mhm. chociażby jest dla mnie niemęskie. Mhm. Znaczy używanie w sensie... Względem mężczyzny. Względem mężczyzny, okej. Okay. Tak, względem mężczyzny. A jednak się to dzieje. Naprawdę? Mhm. Drag queen. Mhm. Znowu za głęboko z tobą nie wejdę, bo mhm. środowisko mi obce. Ale też nie jest dla mnie atrakcyjny. Mhm. Bo ja szukam, jak już szukam, mhm. to faceta. Mhm. A nie faceta przebranego za kobietę. On może być wrażliwy, mhm. może być kochający, może być, wiesz, mhm. on może mieć nawet wskazane, żeby miał te cechy, które się najczęściej przypisuje kobietom, ale jednak, żeby był też męski. Przede wszystkim. Co robisz ze swoją wrażliwością? Co masz na myśli? Powiedziałeś, że jedną z definicji twojej męskości jest wrażliwość. Również powiedziałeś, tu odsyłam wszystkich do testymonialu kampanii, że wrażliwość była tym elementem, który cię ograniczał w zaakceptowaniu swojej męskości. Mhm. Bałeś się jej trochę. Bałem się. Nie wiedziałem... Wiesz, znowu, nie wiedziałem o niej nic. Okej. Okay. Jak można nie wiedzieć nic o wrażliwości? No nie. Każdy z nas jest wychowany w jakiś sposób. Myślę, że w tym, w jaki sposób zostałem ukształtowany w okresie dziecięcym, nastoletniości,
tam nie było mowy nigdzie poza literaturą romantyczną, która była moją ulubioną. Okej. Okay. Okresu romantyzmu. Mm-hmm. Nie było mowy o wrażliwości mężczyzny. Ani w filmach, ani w książkach, ani w domu, ani, no nie, ani wśród, ani, ani koledzy nie opowiadali, co czują. Mm-hmm. O tym się nie mówiło. W związku z tym, w momencie, w którym, wiesz, no, przez pewien czas możesz udać, że czegoś nie czujesz. Mm-hmm. Ale prędzej czy później jakaś emocja będzie na tyle silna, że będzie się należało z nią zmierzyć. I wtedy trzeba będzie jakoś się poznać, zdefiniować, no, nazwać, oswoić, zrozumieć. I dopóki to nie nastąpiło, było to dla mnie ograniczające, bo było, miałem w sobie coś, co było dla mnie ciężkie, czego się bałem. Podobnie jak, wiesz, no podobnie jak moment, w którym orientujesz się, że jesteś homo, a nie heteroseksualny. Mhm. To też jest coś, czego, tego też się trzeba nauczyć. To nie jest stan niby naturalny. Natomiast w kontekście tego, w jaki sposób jesteśmy, może dzisiaj to inaczej wygląda, 20 lat temu, to było coś, do tego trzeba się było przestawić. Mhm. Ze sposobu myślenia. Nie wiem, u mnie to jeszcze, ja też nie miałem takiego, ja nie miałem butu nastoletniego, seks mną też nigdy nie kierował, nie miałem potrzeby romansów, nie miałem potrzeby eksperymentowania w żaden sposób, w związku z tym dla mnie to było zaskoczenie, że jednak to jest tak. A jak to odkryłeś? Poznałem faceta, w którym się zakochałem. To ładne. Skąd wiedziałeś, że to miłość? Nie wiedziałem. Czułem. Okej. Okay. I w którym momencie... Ale wiesz co? Przerwę ci. Jak miałem 15 albo 16 lat, poznałem taką dziewczynę, z którą żeśmy się bardzo nie polubili. Mm-hmm. Na wakacjach. Rok później ona przyjechała w to samo miejsce, w którym ja byłem, ze swoją koleżanką, która była naszą wspólną koleżanką. I no jakoś żeśmy przełamali lody i był taki wieczór, siedzieliśmy na plaży, dużo rozmawialiśmy i ja poczułem, że coś dzieje. Patrzę na nią inaczej. Mam motyki w brzuchu. No, było przyjemnie. Po paru jakichś tam chyba dniach ona pojechała w jedno miejsce. Ja pojechałem w inne miejsce. Kilka tygodni później ona miała urodziny. I ja na te urodziny dałem jej książkę Milana Kundery, Nieznośna lekkość bytu, którą kochałem wtedy. Dzisiaj nie pamiętam kompletnie, o czym jest. Muszę do niej wrócić. Ale pamiętam, że na jednej stronicy było napisane, że w mózgu każdego człowieka istnieje obszar, który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło i nadało piękno naszemu życiu. I ten obszar zwany jest pamięcią poetycką. A parę kartek dalej, że miłość zaczyna się od metafory, czyli od momentu, w którym kobieta wpisuje się swym pierwszym słowem do naszej pamięci poetyckiej. I daję jej tę książkę z zaznaczonymi tymi fragmentami. I to była moja... To było moje pierwsze spotkanie z miłością. Które nie skończyło się dobrze, ale było ważne. I z nim, o którym rozmawialiśmy wcześniej, poczułem podobnie. I teraz to, co ci mówiłem, że ja musiałem się dostroić do tego, że w tym obrazku nie będzie kobiety, tylko facet. I nie kobieta wpisuje się z tym pierwszym słowem do mojej pamięci poetyckiej, tylko mężczyzna. Łatwo ci z tym było? Nie. Trochę mi to zajęło. Okej. Okay. Co się działo? Przez wrażliwość. Wiem. Gdyby jej nie było, to wszystko byłoby proste.
się idzie do przodu bezrefleksyjnie. Co się działo w procesie akceptacji, dostrajania, poznawania? I faktycznie mówienie sobie, dobra, to będzie moja definicja męskości. Na przykład, w której u mojego boku nie ma kobiety, tylko jest mężczyzna. Jak powiedziałem w testymonialu, nie mam swojego autorytetu i ja definiuję męskość, swoją męskość sobą na własnych zasadach. W związku z tym musiałem ją stworzyć. W związku z tym, że musiałem ją stworzyć. Równolegle do kanonu męskości, który przyszedł do mnie z zewnątrz, redefiniując go i tworząc taką rzeczywistość, w której jestem rycerzem. Z drugim rycerzem, a nie z księżniczką. Ale jesteś przyjacielem księżniczek. Tak. Okej. Okay. Czego się boisz? Niczego. Ale powiem ci coś. Nie zostawię cię z tym tak. Poznałem kilka lat temu bardzo, bardzo inteligentną kobietę, która była jednym z, jest nadal jednym z czarodziejów, o których rozmawialiśmy wcześniej. I powiedziałem jej kiedyś, że bardzo, bardzo boję się biedy. Bałem się kiedyś też pająków. Ale no powiedzmy, boję się biedy. I ona mówi, rozumiem. Panie Piotrze, złapisz mechanizm. Panie Piotrze, to przejdźmy teraz całą drogę. Jest pan, kim pan jest. Ma pan coś. Pracuje pan. I co się dzieje? Traci pan pracę. Tracę. No i co? Zaczyna pan żyć z oszczędności. No tak. No i oszczędności się kończą. No tak. No i zaczyna pan sprzedawać to, co pan ma. Tak. No i... No i tak pan wyprzedaje, no bo musi pan jeść, płacić rachunki. No i w którymś momencie już nie ma co sprzedawać. I ląduje pan na ulicy. No i coś tam jeszcze panu zostaje, coś pan podje, coś pan znaje, znajdzie. No i co? I umiera pan z głodu. Bo już nic nie ma. No tak. Czyli lęk przed biedą jest lękiem przed śmiercią. Boi się pan śmierci? Nie. Okej. To wróćmy do początku. Scenariusz, który żeśmy omówili, ma miejsce wyłącznie, jeśli na tym, na którymkolwiek z wielu etapów pan nie zareaguje. A jest pan zdrowy, inteligentny, ma dwie ręce, dwie nogi. I zna kilka osób. I to spowodowało, że no nie ma takiej rzeczy, której się w tym momencie boi. Tam jest jeden błąd w tym myśleniu, że umrzesz z głodu. A gdybyś na ostatnim etapie żył? Bo nie tak aż nie umrę z głodu. Nie tak łatwo jest umrzeć z głodu w cywilizowanym świecie. To naprawdę jakby to nie jest taki łatwy proces. No ale wszędzie możesz każdy z tych etapów możesz przedłużyć. By nie dopuścić do najgorszego. Co ukrywasz? Nic. Naprawdę szczerze rozmawiam. Okej. Okay. Mówię o tym, bo żeby była jasność, ja uwielbiam tę rozmowę. Znaczy, mam przekonanie, że to jest bardzo duży przepływ. A jednocześnie mam przekonanie, że słuchacze jej słuchając będą mówili, ej,
połowę znaczeń tej rozmowy nie wybrzmiała. Ja zaczynam rozumieć, dlaczego mówią ludzie, że chronisz prywatność. Ty nie mówisz wprost i dużo. Ja tobie zadam pytanie. Czy jest coś, co zostawiłem tobie niedopowiedziane? Mi nie. No właśnie. Ale mam przekonanie, że mówisz bardzo... No trochę żeśmy się masturbowali intelektualnie. Ale się złączyliśmy. Mhm. Co nie zmienia faktu, że intryguje mnie ten moment, w którym przy tak potężnej wrażliwości, gigantycznej inteligencji, nie tylko emocjonalnej, która wynika trochę z wrażliwości, jest tam oparta o kilka podstawowych elementów, ty dalej bardzo mocno chronisz gigantyczną ekspresję. Absolutnie zakładam się o każde pieniądze, że mógłbyś opowiedzieć na każdym etapie swojego życia i o każdym z etapów swojego życia znacznie więcej. A nie chcesz. Jeszcze raz powiedziałeś podczas tej rozmowy i tego nie będziemy rozwijać i to niech zostanie na tym etapie. Mhm. Zgadzam się. Dlaczego? Moim zdaniem to są historie poboczne, które dla ciebie będą interesujące. Aha. Ale nie dla wszystkich. A dla ciebie? Oj, szczegóły są dla mnie ważne. O Jezus, idea tej rozmowy jest taka, że ma być interesująca też dla ciebie. A jest. Okej. Okay. Jest, jest. To jest świetna rozmowa. To się bardzo cieszę. Ty byś chciał, żebyśmy umieli umówić o męskości? Ty. Mówić? Mhm. W ogóle robić z męskością, może tak. Jak ona powinna żyć i funkcjonować? Moim zdaniem facet jest dość prostej konstrukcji. Mhm. Prostszy niż kobieta. Mhm. I męskie zachowania w dużej mierze są dyktowane nieumiejętnością spotkania się z własną wrażliwością i strachem z tym związanym. I jakby się udało to dogadać ze sobą, to ten mężczyzna mógłby być naprawdę świetnym partnerem i przyjacielem. Mhm. Chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali. Okej. Okay. Płaczesz w kinie? Często. Na reklamach też mi się zdarza. Okej. Okay. Na naszym testymonialu się wzruszyłem. Bo jest piękny. 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 Kiedy nauczyłeś się nie siedzieć do tego momentu, aż wszyscy wyjdą, jak miałeś zapłakane oczy? Nie wstydziłem się patrzeć nigdy. Chyba. Nigdy? Chyba nie. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Jak beczysz na reklamie, nie odwracasz się od znajomych? Nie. Nie. Zdarza mi się, teraz na przykład lecą mi, ale zdarza mi się wzruszyć w rozmowie. Aha. No nie odwracam się. Jak inni to odbierają? Kobiety to lubią. Mhm. W mężczyzn to wprawia w zakłopotanie. Mhm. Faktycznie. Dlaczego? Twoim zdaniem. Dlaczego dokładnie moment, w którym jednym z elementów męskości jest, na razie wyłączę świat homoseksualny, jest to, żeby jednakże podobać się kobietom. To jest ważny aspekt. Mówisz o tym, że płaczący mężczyzna kobiety to lubią. Ja bym nie wyłączam tutaj
mężczyzn homoseksualnych. I wtrącę ci, rozmawiałem z moim trenerem na ten temat. On powiedział, że mało, że jego zdaniem mężczyźni homoseksualni potrafią być bardzo męscy, często są bardzo męscy, to jeszcze są pięknym wzorem dla heteroseksualnych mężczyzn, mm-hmm. bo uczą ich, mm-hmm. jak dbać o siebie, jak obcinać paznokcie, jak dbać o skórę, jak dbać o włosy, jak rozmawiać, jak płakać, jak przytulać, jak dotykać. Więc nie rozdzielałbym tego. Ale wracając do płaczu, że wprowadza to mężczyzn zakłopotanie, bo oni nie znają często tych, nie znają emocji, no nie łączą się z nimi. Nie dopuszczają ich do siebie, tłumią. W związku z czym, a płacz jednak jest czymś, co najczęściej kojarzy się ze smutkiem. Mhm. Jak słyszysz płacz, to myślę, że pierwsza rzecz to jest, co się stało. Mhm. Ale w negatywnym znaczeniu. Mhm. A nie, że się wzruszyłeś, bo poczułeś jakąś przyjemną emocję, bo jest pięknie, bo coś cię pięknie pachnie, pięknie wygląda. Przypomina jakieś miłe chwile. Raczej odwrotnie. To prawda. Właśnie sobie uświadomiłem, że nawet jak u kogoś pojawiają się łzy radości, to my i tak mamy tendencję do powiedzenia nie płacz. Mhm. Już daj spokój. Mhm. Już nie płacz głupi, nie płacz głupia. Już uspokój się. My nawet dokładnie w momencie, w którym jest zewnętrzna ekspresja bardzo pozytywnych uczuć i tak chcemy je schować. Tak. Ty znasz lepiej świat reklam niż ja. Technicznie. Mhm. Co się musi wydarzyć, żeby emocje tego typu pojawiały się w reklamie? Muzyka jest kluczem. Nie, ale ja pytam o zdjęcie. Kurczę, to właśnie zacząłem się zastanawiać, jak rzadko w sesjach reklamowych pojawiają się prawdziwe emocje, z pełnego koła emocji, chociażby dokładnie wzruszenie, które, wiesz, wywala z butów. Nawet jak sobie myślę, kurczę, o wszystkich sesjach z dziećmi, to tam jest dziecko, jest model, modelka i... Nie widzę teraz żadnej. I nie ma emocji. Dla przykładu. Zgadzam się. My chcemy oddziaływać na emocje od odbiorcy, to prawda, że to zdjęcie ma wywołać emocje, ale ono nie pokazuje emocji. Nie, z różnych względów to może wynikać. Jednak taki dzień zdjęciowy jest... Tam się wszystko ładnie łączy. Przechodzisz na plan i czekasz. Siedzisz i czekasz. Jakby wyjąć ten moment, w którym jesteś na faktycznie aktywny, mhm. to z 80 reklamy to czasem jest nawet 20 godzin, mhm. są może dwie. I to często pod koniec, bo już nie ma czasu. Mhm. Więc ciężko jest wyjąć emocje z człowieka, który jeszcze z tego nie jest aktorem. Mhm. A nawet jak jest, to często nie jest dobrym. Wystarczająco, żeby to coś faktycznie wiarygodnie pokazać. Więc to jest po prostu idealnie zagrane, mhm. ale bez emocji. A potem do tego robimy kolory, kopii. W przypadku filmu muzyka, no to już wystarczy. Muzyka to potrafi dużo zjać. Mhm. To teraz taki wątek dla osób, które szukają bardziej informacji ze świata twojej aktywności mediowej. Wziąłeś udział w programie telewizyjnym. Tak. Opartym o rywalizację z innymi. Słucham, no. Nie, no czekaj. A to jest, moim zdaniem, ważne akurat. Co ci dał ten program? Program, który moim zdaniem jest wpisany trochę w twoje, jak chcesz, słucham, życie, czyli w to, że lubisz podróżować. Tak. Co on ci dał? Decydując się na ten program, który miał miejsce zaraz po powrocie do Polski, mm-hmm. chciałem, żeby mi dał. Nie,
inaczej. Chciałem sprawdzić pewne rzeczy. Mhm. Jak ja się czuję przed kamerą, mhm. która jeszcze lata wcześniej na studiach mnie paraliżowała. Czy praca wykonana przez modeling mhm. coś zmieniła? Okej. Okay. Druga rzecz. Jak kamera ze mną? Mhm. Jak ja się w tym będę czuł? Mhm. I co ludzie na mnie powiedzą? Mhm. I w związku z tym wszystkim, czy coś się może wydarzyć, mhm. że zmienię swoją drogę zawodową? Okej. Okay. I teraz chciałem, żeby tak się stało. Mhm. Bez określania czegoś bardzo, wiesz, precyzyjnie. Po prostu. Mhm. Chciałem pójść w tym szeroko rozumianym kierunku. Mhm. Co faktycznie mi to dało. Ale czekaj. Też chciałbym zadać jedno pytanie, bo jedno z moich ulubionych powiedzeń brzmi: dobrze albo źle, to się wypada na czyimś tle. Ty byłeś w duecie z Michałem. Mhm. To nie jest najłatwiejsze tło, na które można wypaść. Kurczę, znaczy wiesz, ale wchodzisz w ryzyko, w którym brzmi, że będą o tobie mówili już do końca życia, partner Michała z programu. Ale wiesz, co miało miejsce, co się wydarzyło poza mną? Mhm. W tym duecie mhm. bardzo silnie wybrzmiały wszystkie moje cechy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Mhm. Co dało mi dużo dobrego. Mhm. Ale kompletnie nieświadomie. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego jeszcze długo po. Mhm. To jakoś mi tak w którymś momencie spojrzałem na to po prostu z innej perspektywy, że okej. Było w tym dużo dobrego. Ten program naprawdę coś zmienił? Dał mi rozpoznawalność, którą mhm. wykorzystuję we wszystkim, co robię. Mhm. Wtedy nie dał mi tego, na co liczyłem, mhm. co trochę teraz zaczyna się dziać. To chyba się musiało... I musiałem dojrzeć. Mhm. To była dobra lekcja życia. Mhm. I choć wydawało mi się, że zjadłem zęby w show biznesie, nic o tym nie wiedziałem wcześniej. Mhm. To też była dobra lekcja. Tu poznałem ludzi, mhm. mechanizmy, jakimi funkcjonują. I największą korzyścią jest to, że jest mi łatwiej załatwiać sprawy, mhm. które gdyby nie ten program, no musiałbym, już zajęło mi trochę więcej czasu. Kiedy kolejne programy? Szukujesz jakiś pomysł na to, że nie wiem, zatańczysz, zaśpiewasz? A miałeś propozycję? Naprawdę? We Włoszech. Naprawdę? Z gwiazdami. Mogłeś być we włoskiej edycji Tańca z gwiazdami? W tym samym czasie co Azja. Ale odmówiłeś tylko przez Azja Express, czy odmówiłeś przez to, że... Wybrałem Azję. Wybrałeś Azję. Mhm. Ale to jest tak, że kawa wyprzedza herbatę, że już jak tak, odmówię, to był ten sam czas. Jak mówiłeś tamto, ale to nie masz do kolejnej edycji? Nie interesowałem się tym później. Znaczy wcześniej też nie, to przyszło. Okej. Okay. Z Azją to faktycznie nasza wspólna znajoma z Michałem zaproponowała, że powinniśmy razem pójść. I ja sobie pomyślałem, że to jest tak szalony pomysł, mm-hmm. że chętnie w to pójdę. I ja wtedy zadzwoniłem do Michała, zaproponowałem mu, to on powiedział, że jestem mm-hmm. Poza tym, że oni już mu proponowali, on odmówił, że nie, a finalnie się zmienił stanie i zgodził. Pamiętam, że powiedziałem mu, że jest to dość abstrakcyjne, że dwóch pedałów wyląduje na survivalu. Mm-hmm. To był cudowny wyjazd. Mm-hmm. Bo on był naprawdę świetny. Bardzo go dobrze wspominam. To było jak gra w podchody. Mm-hmm. W dorosłym świecie. To była... No, faktycznie, że to jest o... rywalizacji, natomiast ani ja, ani Michał w sobie rywalizacji nie mieliśmy. Mhm. Michał może czasem.
ale umówmy się, że nie, żaden z nas, więc potraktowaliśmy to bardzo przygodowo. Potem było ciężko, bo to miało miejsce to wszystko, o czym ci powiedziałem, czyli konfrontacja z showbiznesową rzeczywistością. Mhm. No, ale to już nie miało nic wspólnego z wyjazdem. Poza tym, że z niego powodu to się w ogóle działo. Cieszę się, że wrócili do Polski? Tak. Tak, ale to nie jest na stałe. Jedna noga powędruje jeszcze gdzieś. Ale chcesz gdzieś jeszcze budować drugi dom? Mhm. We Włoszech. I myślisz, że gdzie będzie bardziej twój dom? Tu czy tam? Tu i tam. Nie odłączę się od Polski. Tu mam dużo bliskich ludzi. Mhm. Nie. Ale we Włoszech też jest ich trochę. Okej. Okay. Tam mi dobrze. Mhm. To jest niesamowite, bo to są tak, są... W ogóle nie chodzi o sytuację polityczną czy kulturę. To ja na to patrzę tak, wiesz, w Włoszech i pamiętam, że jak byłem nastolatkiem, często jeździłem raz do roku na narty z rodzicami i w momencie, w którym przekraczaliśmy granicę, samochodem to zawsze było, na przełęczy Brenner, zatrzymywaliśmy się na takiej stacji benzynowej, niedaleko za. I ja czułem, jak moje ciało się zaczynało dekompresować. Tlen wchodził w płuca i rozprowadzał się po całym ciele. I ja mam to do tej pory. Ale w Polsce mam też w sobie... No mam przywiązanie do tego miejsca. Mhm. Bardzo lubię Warszawę. Za co? Dobrze mi. Dlaczego? To wiem. Słuchaj, lubię ją. Nie umiem się powiedzieć na to pytanie. To znowu to są emocje, które we mnie to miasto wzbudza. Ja raczej bazuję na emocjach. W miejscach, w których jestem. Jest mi w nich dobrze lub niedobrze. Warszawę lubię. Moja Warszawa. To też pewnie każdy ma... No, każdy ma inne spostrzeżenia. Moja Warszawa jest wielobarwna. W niej jest dużo osób z zagranicy. Są piękne kamienice. Są zielone drzewa. Wiosną i latem. Jesienią jest przepięknie kolorowo. Mam taką knajpkę niedaleko domu, w którym mieszkam, którą nazywam Włocha. I tam piję kawę. Jadę do Włoch. Mam swój barek azjatycki, gdzie jadę do Azji. Mam swoje miejsca, które są moje. Jedyne, czego mi brakuje, nie mam takiego, bo mieszkam w Śródmieściu, więc nie mam takiego czegoś, czego to jest zawsze moja była. Jak gdzieś jechałem, to pierwsze miejsce, którego szukałem, które oswajałem, to był sklep spożywczy. Od razu się zaprzyjaźniałem i to było tak, okej, jestem w swoim neighborhoodzie, tak to nazwijmy. Tu, gdzie mieszkam, tego nie ma. Jest Żabka, ale to jest bardzo bezosobowe. Ja ci dziękuję za tę rozmowę. Ja tobie bardzo też. To jest piękne miejsce, żeby postawić kropkę. Oprócz tego, że w jakiś dziwny sposób rozmowa się ułożyła tak, jak się powinna ułożyć, czyli jest spięta klamrą. Zaczęliśmy od tego, że ten świat jest związany ze światem oczekiwania, a na koniec wyjaśniłeś mi, dlaczego to oczekiwanie też tak bardzo kształtuje to, jak wyglądamy, czy też wyglądacie w reklamie, dlaczego tam nie ma emocji. Pokazałeś mi siebie. Dalej uważam, że moglibyśmy pójść dalej. Znaczy, tam takie przekonanie, że tam jeszcze czai się coś, co
jest bardzo inspirujące. Moim zdaniem jesteś nieprawdopodobnie inspirującym facetem. I... Ja mam 37 lat i jestem detalistą, no, który rejestruje absolutnie wszystko, co go otacza. No. Moglibyśmy gadać miesiąc. To prawda. I dalej by było mało. Ja mam bardzo wiele historii, tylko te historie, wiesz, pytasz mnie o mnie. Mhm. One są oczywiście częścią mojego życia, ale to są też historie innych ludzi. Mhm. Nie wiem, na ile one są interesujące. Nie, wiesz, musiałbym wejść, a teraz nie powiem ci, Krzysiek zrobił to. Ja ci opowiem, Krzysiek był ubrany w to i tamto, kochał to i to, tego i tego, jeździł tam i tam, lubił to i to. Ja to wszystko wiem. Bo pytam. I ostatni raz się widzimy? Nie. No. Nie, ja jestem właśnie absolutnie przekonany, że drugi element tej klamry jest to, że ty powiedziałeś, że ludzie, którzy wchodzą do twojego życia, z niego rzadko kiedy wypadają. Ja to zaczynam rozumieć. Znaczy rozumieć nie dlatego, że daję sobie prawo, żeby w nim być, kompletnie nie, ale jak słucham ciebie w kategorii ciekawości, to myślę sobie, że coś w tym jest. Że ten element dokładnie jest takim momentem, w którym myślisz sobie, kurczę, tak, to jest gość, który ma naturę przyjaciela na lata. I jest jedna rzecz, której muszę to powiedzieć, totalnie zazdroszczę. Albo nawet nie, to nie zazdroszczę, bo ja to mam, a to mi totalnie imponuje, to jest natura powiernika. Moja partnerka się wścieka często na mnie, że Wojtek, ty jesteś gościem, który wraca ze spotkania i nie powiesz nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób dotknąć inną osobę. I dlatego często ludzie myślą, dlaczego ty, Wojtek, tak rzadko mało rzeczy opowiadasz, bo ja faktycznie z tyłu głowy, jeżeli jest coś, co wiem, że dotyczy innej osoby i ja nie mam zgody na to, żeby powiedzieć, to nie znaczy, że mam niezgodę, tylko to jest po prostu tak, że nie dostałem czytelnej informacji, może o tym opowiadać dalej. To ja to zachowam. I dzisiaj spotkałem osobę, która ma większy gen powiernika. To jest piękne. Dziękuję ci za to. Dziękuję. A wam dziękuję bardzo, że byliście tutaj razem z nami. To długa rozmowa. Mam przekonanie, że jednakże jest warta tego, żeby ją wysłuchać i mam nadzieję, że skoro tu jesteście, to właśnie to zrobiliście. Ale ona ma jeszcze jedną, moim zdaniem, rzecz, którą warto. Warto ją polecić innym. Warto zaprosić swoich znajomych i przyjaciół do wysłuchania rozmowy, miejscami enigmatycznej. Kropka. Słuchajcie i polecajcie dalej. Do usłyszenia. Do widzenia.